witam Was w kolejnym pisarskim vlogu z serii Letnie Pisanie, które zostało stworzone przez Natalię Brożek, której kanał możecie znaleźć w opisie. Jest godzina 10:30. Troszeczkę dłużej sobie dzisiaj pospałam, bo zwykle budzę się o tej 7:30 i od 9:00 staram się nagrywać TikToki, żeby mieć na zapas. No ale wczoraj zaszalałam na maksa i nagrałam 12. Wykorzystałam wszystkie możliwe dźwięki, jakie sobie zapisałam. Dlatego też postanowiłam, że dzisiaj sobie troszeczkę zluzuję. Jaki jest na dzisiaj plan, moi drodzy? Dość prosty. Będziemy po prostu pisać. Wczoraj wbiłam ponad 700 słów, co jest jak dotąd moim najniższym wynikiem, jeśli chodzi o kontynuację Gilberta. Bo standardowo muszę wbić ten 1000, bo jestem szalona na tym punkcie. Dlatego dzisiaj, żeby był tysiaczek, żeby było sprawiedliwie, żeby się nie poczuł pokrzywdzony. Jest jeszcze jeden punkt dzisiejszego planu, którym jestem mega podekscytowana, a mianowicie będę powoli ustalała datę sesji zdjęciowej na okładkę książki. I po prostu chodzę ze szczęścia, bo to jest jedno z moich największych marzeń, żeby moje zdjęcie było na mojej książce. Wczoraj moja przyjaciółka Kate znalazła moją wymarzoną sukienkę, więc będziemy dzisiaj się mierzyć, będziemy zamawiać i będziemy wybierać kolor. Na Instagramie zadałam Wam pytanie, który kolor bardziej Wam się kojarzy z książką, z Gilbertem. Czy jest to bardziej burgund, czy jest to bardziej taki beż brązowy? I jak na razie, z tego co widziałam, to przeważa tam właśnie brązowy. Ale zanim o tym wszystkim zaczniemy mówić, myślę, że siądziemy sobie do pierwszego sprinta. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem za bardzo, co pisać, bo jeszcze nie mam ogarniętego tak szczegółowego planu, co robić dalej. Bo doszłam do takiego punktu, którego jeszcze nie przemyślałam, ale spróbujemy pójść na żywioł. Lubię takie sprinty, w których nie musisz nawet za bardzo myśleć, tylko pół godziny piszesz i lecisz z falą, lecisz na flow, po prostu uwielbiam. Wczoraj zrobiłam tylko jeden sprint i było dokładnie tak samo, że nie mam planu, ale czuję, że idę dobrze, że nie trzeba aż tak kombinować, nie trzeba researchu, nie trzeba za dużo myśleć, bo już mniej więcej wiesz, jak to powinno się potoczyć, wiesz, co robić. Jestem mega zadowolona, że wprowadzam nową bohaterkę. Jest ona tam w jakiś sposób znacząca. Jest jej ten taki tyci element komedii, który w tej kontynuacji dość często zawieram, bo wydaje mi się, że jest to takie fajne urozmaicenie. No i kurczę, pasuje mi wszystko, co mnie troszeczkę tak martwi. Ale pamiętajcie, że to jest pierwszy draft, więc po prostu pisać, pisać, jeszcze raz pisać. Co mi się też podoba w tej kontynuacji, myślę, że przykładam większą uwagę do tego, żeby była konsekwencja w zachowaniach bohatera. Czyli na przykład jeżeli, załóżmy, Gilbert jest tym takim gentlemanem, jest taki delikatny, nie rani kobiet, jest taki wycofany i konsekwentny, a zaś na przykład jego partner jest trochę porywczy, już tak trochę czasami nie panuje nad sobą i też staram się w każdej sytuacji pokazywać to, jaka jest różnica między nimi, żeby nie było tak, że nagle Gilbert tam zaczyna tę kobietę tam szarpać czy coś, bo to kompletnie nie jest on, co nie? Jednak jest ta konsekwencja wśród bohaterów, że każdy, jeżeli ma swój charakter, to pozostaje przy tym charakterze. Jest konsekwentny i nie zmienia się w ciągu sekundy, że nagle tam któryś tam, który jest strasznie porywczy, nagle jest taki tego, tulisiek i tego. Tylko zostawać
przy tej konsekwencji charakteru bohatera. Jestem zadowolona, że jednak siadłam, bo lubię ostatnio, jak zaczęłam tą kontynuację Gilberta, lubię siąść, zanim cokolwiek zacznę robić, siąść najpierw do pierwszego sprintu i macie już ten pierwszy sprint odhaczony. Nie musicie się martwić, że nie wiem, załóżmy, wstajecie o 10, kurczę, zaspałam, a za późno wstałam i dopiero teraz robicie sobie śniadanie. Siadacie do tego śniadania, włączacie sobie 5 filmików na YouTubie i macie już 14 na przykład, nie? Nie dość, że późno wstałam, to jeszcze jest 14, ja dalej nic nie zrobiłam. Polecam Wam właśnie wdrożyć w swoją pisarską rutynę właśnie to takie poranne pisanie. Pierwsza rzecz, jaką robicie po wstaniu, jest pisanie. Chociaż jeden sprint, pół godziny i macie już ten taki spokój wewnętrzny, że już coś dzisiaj macie zrobione. Niespecjalnie byłam fanką takiego porannego pisania, że pierwsze co robicie po wstaniu z łóżka to piszecie. Byłam totalną antyfanką tego, ale od Natalii Brożek się nauczyłam, że właśnie siądź sobie rano, żeby już tak z kopyta zacząć dzień i macie już odhaczone. Myślę, że teraz z czystym sumieniem mogę sobie zrobić śniadanie i obejrzymy sobie coś na YouTubie. Włączyłam sobie swoją playlistę standardowo i znalazłam playlistę idealną dla Natalii Brożek. Także jak coś, Natalia, to mogę Ci podrzucić linka. Dobra, więc sytuacja wygląda tak, że za chwilę będzie 12:30. Siadamy do sprinta drugiego dzisiaj. Skończymy o 13:00 i bierzemy się za ogarnianie sukienki. Będziemy się mierzyć, będziemy wybierać kolor ostatecznie. I będziemy kupować. Ale jeszcze ten jeden sprincik, żeby tak, no wiecie, żeby nie marnować aż tyle czasu. W ogóle ja ostatnio zauważyłam, jak bardzo mi te sławki pasują do mojego stroju, nie? Jest aż komiczne. Że to mam koszulę, niby taka vintage, ale słuchawy po prostu potężne, nie? Kolejny potężny sprint. Widziałam tutaj, że w 30 minut 700 słów, co mi daje dzisiaj 1224, co mi daje 38706 słów. Ja czasami nie jestem w stanie zrozumieć, jak to jest możliwe. Tutaj już troszeczkę więcej myślałam, mi się wydaje. Żeby to
wiecie, nie przekombinować, a jednocześnie, żeby to kropki, żeby się łączyły, to dla mnie jest bardzo istotne, żeby nie wyjechać, nie wykoleić się z tą fabułą. Jeśli chodzi o właśnie tego typu rzeczy jak zagadki, konspira, to są takie rzeczy, które trzeba mocno trzymać, bo jak się wam wypierdzieli to wszystko z rąk, to potem jest to ciężko pozbierać i bardzo boli układanie tego z powrotem. Ale myślę, że fajnie to wygląda, że powoli znowu się zaczyna akcja tak nieprzyjemnie zacieśniać, znowu jest jakiś problem i muszę ten problem poprowadzić, żeby to wyglądało legitnie, żeby to był problem taki niebłahy, żeby on się nie wykoleił, tylko fajnie to poprowadzić i myślę, że mam fajny pomysł na to. Zerknęłam na wasze głosowanie na Instagramie a propos koloru sukienki. No i wygrał brąz, beż, także może macie rację. Może burgund to nie jest mój kolor. Nigdy się tego nie dowiem. Dlatego też myślę, że to jest odpowiedni moment, żeby się pomierzyć do tej sukienki, żeby ona na mnie dobrze leżała. Bo sukienka jest wystrzałowa, jest przepiękna. Dobra, i teraz zobaczymy, bo tutaj długość jest wszystkie 120, wszystkie są na długość 120. Talia 65. I aha, bo tutaj jest ta gumowa nitka, więc to można naciągać 65 do 80 albo 60. Chociaż dobrze tak w talii tutaj trochę, chociaż nie wiem czy. Nie, dajmy to 65 do 80. Trochę dużo. Kurczę, nie wiem co robić. Gdzie tu jest 80? Dotąd. O nie! No jak? Przecież to jest duże. Do 80? To jest spore. Aż naciągnąć można w ten sposób. Myślę, że XS-ka tu będzie dobra, bo jak będzie ona za duża, to ona będzie mi latać w pasie, a tam jest gumka, więc tak do 70 byłoby w porządku, więc tu będzie XS. 8,3. 8,4 jest w biuście, czyli XS-kę muszę mieć. Czyli XS-ka. Czyli taki, jeśli chodzi o polskie rozmiary, jeśli chodzi o polską rozmiarówkę, to jest to mój rozmiar. Jeżeli mówimy o Japonii, to ja w Japonii miałabym M-kę. To jest dosyć ciekawe, bo nigdy o tym nie rozmawiam, ale w Japonii rozmiarówka jest czasami przerażająca. Jak ja w Polsce wszystko miałam na XS-kę, bo wszystko było na mnie za duże, to przeprowadziłam się tutaj i w ciągu 3 lat z XS-ki zrobiłam się M-ka. Bo po prostu już jestem za duża, po prostu się nie mieszczę w nic. Spodnie, M-ki, bo nie zapnę się. Sukienki też musi być S-ka, M-ka, bo w biuście już na przykład mi nie puszcza. Także nawet jeżeli mówimy o amerykańskich właśnie sklepach, czyli właśnie Abercrombie, jak ja pracuję w Abercrombie, wiadomo, tu mam największe doświadczenie, jeśli chodzi o rozmiarówki, i jest tragedia. Z XS-ki stałam się M-ką. Mamy to. Kupiona. Moja sukienka. Na sesję zdjęciową. Do mojej książki. Jak się wysyła przelew? W ogóle nie wybrałam tej sukienki bez powodu, bo właśnie szukałam tego modelu. Tylko ja wam powiem teraz dlaczego.
Z tego względu, że ja jestem cholernie symboliczna. Uwielbiam symbolikę, uwielbiam jak coś się odnosi do czegoś. I bardzo chciałam, żeby ta sesja fotograficzna jednak odnosiła się choć trochę do okresu czasowego Gilberta, żeby to nie była taka po prostu sesukienka, taka dzisiejsza, taka normalna. No i znalazłam krój sukienki, który bardzo mi się podoba. To był pierwszy krok. Znaleźć styl sukienki, który chciałabym spróbować. Żeby była jak najdłuższa, żeby były te guziory piękne, bufiaste rękawki, żeby tutaj było ściągnięcie, przybiuście i ten taki a la gorsecik, żeby wyciąć talię. I wydaje mi się ten krój taki idealny dla mnie. I niestety, jak wiecie, jak czegoś szukacie i coś potrzebujecie, to tego nie ma. Także przeszukałam cały internet, wszystkie możliwe strony internetowe, które mogłabym, z których mogłabym skorzystać w Japonii. Bo wiadomo, polskie sklepy nie zawsze, tak jak już mówiłam, pozwalają na wprowadzenie japońskiego adresu. Też nie chcę się bawić w wysyłanie do moich rodziców, a rodzice do mnie. No i ciężko było cokolwiek znaleźć, a też kupować na Cider. Zastanówmy się, nie? Czy jest to warte wydać te 5000 jenów na sukienkę, która ci się rozwali po 5 miesiącach? Już coś... Przeszłam już tą próbę czasu i stwierdziłam, że już nie chcę się bawić w kiczowate ubrania za tanią cenę. Lepiej kupić taką sukienkę za 400-500 zł i żeby ona miała duszę, żeby, no nie wiem, coś żeby wspominać tą sukienkę dobrze, żeby ona jednak była na lata, co nie? Niestety, no nie należało to do najłatwiejszych zadań, więc stwierdziłam, że może nie sukienka, ale koszula, bo ja, jak widzicie, ja ostatnio od tamtego roku w sumie strasznie koszulę uwielbiam. Zwłaszcza takie typowo artystyczne, że tutaj coś fiu-fiu, tu jakieś rękaweczki, tu coś tam, tu coś tam. Chciałam się przychylić właśnie, polubić się z takimi artystycznymi koszulami, co jest jeszcze trudniejsze do znalezienia oczywiście. No i dodatkowo takie artystyczne koszule niekoniecznie pasują do lat 30. Bo jak sobie tak przyjrzycie takie różne grafiki z magazynów i tak dalej, to te koszule w latach 30. tak nie bardzo są w moim stylu. Bo ja wiem, bo już przetestowałam wiele tych takich krojów typowo lata 30., że wygląda w nich źle. Dlatego jak ja na przykład komuś mówię, że interesuje się tak latami 20., 30., 40., to się wszyscy dziwią, no ale jak to? To lubisz lata 30., a ubierasz się jak żona pirata, nie? No coś w tym jest, co bardzo interesuje. Ja uwielbiam się łapać na takich malutkich rzeczach, które jak przeznaczenie doprowadzają mnie do tego samego punktu. Jak na przykład piszę Gilberta i szukam jednego takiego nowego miejsca, które chcę wprowadzić w książkę, robię jeden strzał, normalnie jak rzutką. I się okazuje, że to miejsce miało jakieś znaczenie w latach 30. Już wiele razy mi się tak zdarzyło. Opowiadałam o tym na vlogach już wiele, wiele razy, że po prostu rzucasz rzutką i trafiasz. I coś masz. I jest napisane lata 30, tu się stało to, to, siam, to, wam. Z tą sukienką było dokładnie tak samo. Rzucę wam tutaj teraz na ekran parę przykładowych grafik z magazynów. Niektóre są z lat 30., niektóre już troszeczkę zahaczają o 40. Zobaczcie na przykład na to zdjęcie, co nie? Macie tutaj to samo ściągnięcie. Dam wam tutaj do porównania, co nie? Macie tutaj tą grafikę. I teraz zobaczcie sobie, że tutaj to ściągnięcie w biuście, to takie drapowanie jest dosłownie takie samo. Macie ten sam gorset, który wychodzi tutaj na szpic i lejąca suknia do samego dołu. Jedyne, czego nie ma tutaj na tej grafice, to wyraźnie pokazanych guziczków. Ale wydaje mi się, że tutaj są guziczki, bo sukienka widać, że jest przecięta na pół. Także dla mnie to był szok. Następna grafika. Tu już macie rzeczywiście znowu długi rękaw, to po pierwsze. Ściągnięte przy nadgarstkach i macie guziki i ściągniętą talię i do dołu sukienka. Znowu jest ten sam motyw z tymi guzikami. I długie rękawy
i bardzo taka lejąca troszeczkę do dołu, nie? Następny obrazek, znowu macie sukienkę, właśnie już dosłownie praktycznie to samo, że macie ściągnięte tutaj przy nadgarstkach, bufiaste przy tych nadgarstkach i ścięcie w dół, w fałkę. I znowu macie jakieś takie guziczki tutaj i znowu macie gorset, nie? I znowu macie lejącą sukienkę. Ona jest z 1947, czyli już zahaczamy niestety o lata 40, ale to już jest ewidentnie praktycznie to samo, nie? Także zahaczamy między tymi latami 30, co tutaj mieliśmy tą bordową suknię, to są lata 30. Tu mamy jeszcze jedną grafikę, którą znalazłam i to jest znowu dosłownie to samo. Macie ściągnięte przy nadgarstkach, macie to tutaj drapowanie przy piersi, macie ten gorset taki do szpica i lejącą się do dołu. Co, 40, co? No tak mi się też wydaje, bo fryzura też tak mi pasuje na lata 40 już. Także coś jednak mnie ciągnie do tego, że nawet jeżeli wydaje mi się, że to jest po prostu taka vintage'owa sukienka, to jednak gdzieś tam mnie wstrzeliwuje te lata 30-40, nie? Także to mnie strasznie ucieszyło, że nawet jeżeli się aż tak nie znam na tych ciuchach, może nie jestem jakąś niesamowitą znawczynią jak Karolina Żebrowska, którą oczywiście bardzo szanuję, to jednak gdzieś tam łapię się na tym, nie? Że gdzieś tam mnie to jednak prowadzi do tego samego. Właśnie wbiłam równe 39 tysięcy, że na ten moment mam 39 tysięcy 83 słowa. Z tych trzech sprintów, które dzisiaj zrobiłam, wychodzi mi 1601 słów. Wow! Okej. Także to tyle na dzisiaj. Dziękuję, że obejrzeliście do końca. Zajrzyjcie do opisu do moich social mediów, na których jestem 24/7. Dajcie follow, będzie mi bardzo miło. A jak na razie, ja się z Wami żegnam. Widzimy się w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się ciepło. I na razie.